Tak, dziś bym chciał omówić zrobienie szybkiej zupy. Dajemy do garnka z wodą, do pustego garnka wodę. Może troszkę za dużo. O, tyle wystarczy. Warzywa. Takie niecałe 3 zł kosztują. Bodajże 2,50. Całe opakowanie różnych 8 warzyw. Po prostu to otwieramy i wrzucamy do zupy. Tak, mamy tutaj jakieś szparagi, marchewkę, kalafior, fasolę, seler, por, pasterniak, brukselki, pietruszki. To są składniki, które tutaj wsypałem. Do tego dodajemy sól i pieprz. Na kucharka. Dodajemy 2,5 kostki rosołowe. Akurat takie większe pół ukroiłem, ale 2,5, nawet 2 wystarczą. Nie muszą być rosołowe, mogą być inne, mogą być jakieś warzywne, ale jest to taki podstawa przypraw, która doda tutaj należyty smak, bez tego zupa nie byłaby tak dobra. Wszystko tutaj gotujemy dłuższą chwilę, około tak 15 minut. No i potem już zupa będzie gotowa. Także chwila moment, chwila przygotowań, potem się reszta sama tutaj gotuje. Zrobione. Zdrowy wysiłek. Prawie że... A można się zdrowo tutaj uzupełnić dietę w zdrowe składniki i wartości odżywcze. Tak, tak wygląda gotowa zupa. Niam, smacznego.